To nie jest tak, że dopiero w tym momencie pojawił się strach przed inwestowaniem w Polsce. Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, w całej Unii Europejskiej, tylko w Grecji, stosunek inwestycji do PKB był gorszy niż w Polsce. Mamy bardzo nieprzyjazne regulacje, bardzo szybko zmieniający się system podatkowy, rząd nieprzychylny przedsiębiorczości. W związku z czym strach do inwestowania w Polsce był już wcześniej, tylko niestety nie wynikał z przyczyn zewnętrznych, to znaczy zagrożenia wojną, tylko z przyczyn wewnętrznych, zagrożenia polskim rządem. Więc teraz te dwie obawy nałożyły się na siebie i nie do że mamy nieprzychylny rząd w Polsce, też mamy wojnę zaraz za naszą granicą.